Nierzadko dobrze im się powodziło u boku bogatych dam. Krążyły pogłoski, że kastraci są szczodrymi kochankami, poświęcającymi się wyłącznie zaspokajaniu kobiecych żądz. Potajemne romanse były w cenie. W wyższych sferach akceptowano związki z kastratami i nie uważano ich za zdradę. Liczni kastraci, którzy zawiedli na scenie, skończyli jako utrzymankowie kobiet i mężczyzn. Choć w katolickiej Italii wieku XVIII homoseksualizm był zakazany, był bardzo rozpowszechniony i tolerowany. Kastrat ma znacznie osłabiony popęd płciowy, ponieważ jego organizm nie wytwarza testosteronu, męskiego hormonu płciowego. Jednocześnie można założyć, że kastraci byli zdolni do erekcji i współżycia seksualnego, choć oczywiście nie takiego jak zwykli mężczyźni, ale erekcja była możliwa. Przez jednych kochani, wyszydzani przez innych. Ówczesne karykatury ośmieszają ich wysokie sylwetki i długie kończyny. Brak testosteronu sprawia, że układ kostny rośnie wolniej i dłużej. Dlatego kastraci cechują się nader wybujałym wzrostem. Z wiekiem wokół bioder odkładają im się zwały tłuszczu, a piersi stają się niemal kobiece. Szyderczo nazywa się ich kapłonami, wałachami, płazami w ludzkiej postaci, zakałą wszelkiego stworzenia, satyrami, hańbą ludzkości. To monstra humani generis, potwory rodzaju ludzkiego. Zmierzch kastratów nadchodzi z wiekiem oświecenia. W Italii, pisze Rousseau, ojcowie barbarzyńcy gwałcą naturę z żądzy zysku i czynią własne dzieci ofiarami tego zabiegu, ku uciesze ludzi rozpustnych i okrutnych, na tyle nierozumnych, by domagać się śpiewu tych nieszczęsnych istot. Niech głos wzgardy i człowieczeństwa przemówi donośnie przeciw temu obyczajowi.
W epoce oświecenia kobietom zezwolono wreszcie śpiewać na scenach. Zatriumfowała naturalność. Kastraci wyszli z mody. Ostatni kastrat śpiewał w Watykanie w chórze kaplicy Sykstyńskiej. Alessandro Moreschi zmarł w roku 1922. Pozostało po nim jedyne w historii nagranie głosu kastrata. Moreschi, inaczej niż jego legendarni poprzednicy, nie wspiął się na wyżyny doskonałości. Obecnie dzięki Cecilii Bartoli możemy zyskać pewne wyobrażenie o ich kunszcie. La musica è straordinaria. To kompozycje niezwykłe, stworzone dla największych śpiewaków epoki. A przy tym jest to epoka największej bezwzględności w historii muzyki. Piękno łączy się tu z okrucieństwem. Mamy szczęście, że dziś możemy się zachwycać tą muzyką, ale wymagała ona niewyobrażalnych poświęceń. Però il sacrificio è stato enorme. Los kastratów nie pójdzie w niepamięć. Ich arie są promieniem światła w dziejach muzyki, ale sztuka nie może usprawiedliwiać cierpienia. Thank you.
Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Dorota Gostyńska. Czytał Paweł Straszewski.